Bardzo znany fotoreporter sportowy w Polsce. Przypuszczam, że każdy widział jego zdjęcia, ale nie każdy kojarzy jego twarz. Włodzimierz Sierakowski, jego kuchnia, dzień z życia fotoreportera sportowego. To materiał przygotowany przez Pawła Grabowskiego. Włodzimierz Sierakowski, fotoreporter sportowy, którego, nawet jeśli nie znacie, to prędzej czy później i tak traficie na jego zdjęcia. Włodek w zawodzie jest od 21 lat. Przejechał samochodem 2 miliony kilometrów. Umieścił w autorskiej bazie ponad 500 000 zdjęć. W samym wrześniu zaliczył 16 meczów ekstraklasy. To z tego roku wszystkie mecze, które robiłem. Nie chcę mi się tego liczyć nawet, bez sensu. Tak, tak. Na każdego znajdzie się jakieś zdjęcie. 1356 probierzów. Pierwszy probierz. Zajebiste zdjęcie. Dobra, jak probierz wyglądał. I to jest probierz z 94 roku z grudnia. Jeden z pierwszych meczów, jakie robiłem na hali. I wymyśliłem sobie, że najładniejsze miejsce to tak z koło bramki stanąć i robić, jak strzelają na bramkę. Oczywiście rzadko trafiali w tą bramkę i furtok strzelał, mam jeszcze zdjęcie. Piłka leci na mnie, dostałem tą piłką w ramię i mnie przewróciło to uderzenie tej piłki. 10 cm bardziej w prawo dostałbym aparat i ten aparat by mnie zabił. Uciekam od bramki, bo wiadomo, że oni nie trafiają w bramkę i najbezpieczniej to byłoby w bramce stanąć. Że byłam w Białymstoku na mecz. Jeszcze nie masz, nie, nie. No. Przeholowałaś trochę. No. A skąd masz? Jeszcze nie mam, to ja mam. Miło cię widzieć tu w cholero paskudna. Jeżdżę za wami, bo kazali mi ciebie śledzić. Chciałem dopilnować cię, cholera. Dobry panom bardzo. Dobry. Matuszewski strzelił, ładny strzelił i tak mi się akurat złapał. Nie za dużo narobiłem. Powtórzmy jeszcze raz. 1239 zdjęć. Mecz Jagiellonii z Lechią kończy się około 22:30, ale dla Włodka to jeszcze nie koniec pracy. Zdjęcia trzeba obrobić i podpisać. Wyselekcjonować tak, by do bazy trafiły tylko najważniejsze. O 4 rano wszystko jest już gotowe. Po południu Włodek znowu rusza w Polskę. Numerem 11. Na każdego trzeba mieć jakieś zdjęcie.